Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Hashtag Opole Łączy. Bardzo się cieszę, że Państwo odpowiedzieli na nasz odzew i okazuje się, że wielu Opolan rozsianych po Europie miało okazję zobaczyć nasze pierwsze spotkanie. Jest z nami kolejny z Opolan, który już od wielu, wielu lat mieszka za granicą. Tym razem przemieścimy się, proszę Państwa, na zachód Europy, a konkretnie do Holandii, gdzie jest pan Tomasz Golob. Witam serdecznie, panie Tomaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Tomku, to już sporo lat, kiedy pana nie ma w kraju, natomiast jest pan rodowitym Opolaninem. Może tak jak na początek naszego cyklu, chociaż kilka zdań o panu. Szkoły te opolskie, dzieciństwo, młodość i dorosłość w Opolu? Tak, urodziłem się w Opolu, ukończyłem pierwsze liceum ogólnokształcące w Opolu, z którego jestem bardzo dumny, no i chyba najsłynniejszą szkołę potem w Opolu, czyli studium kulturalne oświatowe. No, potem losy różnie się potoczyły, od 12 lat jestem w Holandii. No i po prostu żyję i pracuję. Tak jest, żyję i pracuję. Życie mnie do tego zmusiło. Panie Tomku, jest pan w Holandii, jest pan w Hadze. Rozmawialiśmy niedawno z jednym z Opolan mieszkającym w Londynie. Zatem też jest pan w bardzo dużym mieście, też i europejskiej stolicy. Proszę pana, jak wyglądał początek epidemii? Myślę oczywiście o nastawieniu i Holendrów, i Polaków, bo przecież ogromna rzesza Polaków, tak jak pan, żyje i pracuje w tej chwili w Holandii. Jak się to zmieniało na przestrzeni tych tygodni? No oczywiście, jakie są pana indywidualne odczucia i odbiór tego, co wydarzyło się także tam, gdzie pan się znajduje, gdzie pan mieszka? No muszę powiedzieć, że na początku, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że lekceważona była skala tego problemu. Już kiedy zaczynały na przykład się pojawiać niedobiory w sklepach, jeszcze wielu z Holendrów, z którymi miałem okazję na przykład rozmawiać, miało plany wyjazdu do Włoch na urlop. Co było już w tym momencie no, dla mnie całkowicie niezrozumiałą opcją. Natomiast potem bardzo szybko przyszedł taki tydzień, jeden, może 10 dni, kiedy wszystko diametralnie się zmieniło, kiedy te liczby zarażonych i pacjentów, przede wszystkim, co jest najważniejsze, przyjmowanych na oddziały intensywnej terapii, znacznie wzrosły. I wtedy rzeczywiście no, pojawiła się jakby, no, może nie panika, ale no, zaczęto traktować ten problem poważnie. Przy czym, jeśli mówimy o traktowaniu poważnie, to w tym kraju to jest kraj, w którym społeczeństwo bardzo nie lubi wszelkich nakazów, jak i też zakazów. Tak więc tutaj te obostrzenia były wprowadzane stopniowo przez rząd. I cały czas jesteśmy w tak zwanym lockdownie socjalnym, jak to się tutaj nazywa. No, dla mnie to jest dosyć niejasne pojęcie, bo albo lockdown jest, albo jego nie ma. Jeżeli jest lockdown i wiele firm i sklepów jest zamkniętych, natomiast można chodzić z dziećmi na place zabaw, kiedy niestety no, pogoda nam nie sprzyja, to jest problem w tej chwili, że pogoda nam nie sprzyja, jest bardzo ciepło, tak więc place zabaw są pełne dzieci, kilkadziesiąt dzieci na placu zabaw i co z tego, że ci opiekunowie mają obowiązek zachować od siebie odpowiedni odstęp, kiedy te wszystkie dzieci po prostu biegają, bawią się ze sobą. Tak więc no, tego typu regulacje mnie nie przekonują. Zobaczymy jak to będzie. Na razie liczby, statystyki z tego, co śledzę wszystko na bieżąco, no jakby pozwalają mieć jakąś nadzieję, dlatego że coraz mniej osób jest w tym najcięższym stanie przyjmowanych na te oddziały intensywnej terapii. Natomiast cały czas jest duża liczba osób zarażonych codziennie, mniej więcej na poziomie 1000 osób i to jest oczywiście to jest tylko to, co jest przetestowane. Natomiast ja mam takie osobiste doświadczenia, chociażby z mojej firmy, gdzie też osoby są zarażone i wiele osób jest chorych i wiele osób jest nieobecnych i wiele osób ma różnorakie objawy, natomiast niewiele osób jest przetestowanych. Więc trudno powiedzieć, że
te inne osoby nie mają tego wirusa, skoro nie są przetestowane. Można by przyjąć, że też go mają, tylko na przykład przechodzą go nieco łagodniej. Mhm. Więc te wszystkie statystyki są, no one są jakby nieprawdziwe, ale nie z tego względu, że rząd chce coś ukryć, ale z tego względu, jak jest po prostu, no nie można przetestować 100% społeczeństwa. Prawda? Mhm. Tak więc to jakby z tego wynika. Panie Tomku, to chciałem pana zapytać w takim wypadku, jak państwo, Polacy, bo na pewno też ma pan kontakt z wieloma Polakami, jak obserwujecie państwo to, co dzieje się chociażby w Polsce, do której też nie możecie przyjechać i jak to wygląda, o czym rozmawiają Polacy w dobie koronawirusa w Holandii, na czym też skupiacie swoją uwagę w tej chwili? Oczywista jasna sprawa jest, że wszyscy rozmawiają o jednym, natomiast muszę przyznać, że tak jak i wszędzie, i wśród Holendrów, i wśród Polaków zauważam, wszędzie, na pewno w każdej populacji jest coś takiego, że jedni ludzie bardziej się boją, są bardziej ostrożni, są bardziej odpowiedzialni, inni jakby lżej podchodzą do tego tematu. A to przez co też może stwarzają zagrożenie dla innych, może niespecjalnie, ale jakby przez taką swoją jakąś nieroztropność, tak bym to powiedział, prawda? Tak więc to zauważam wśród Polaków. Wszyscy śledzą polskie media, ja śledzę holenderskie media generalnie, natomiast wszyscy opierają się na wiadomościach z Polski. No, sytuacja jest trudna chociażby ze względu na zamknięcie granic. U mnie osobiście w najbliższej rodzinie wydarzyła się taka przykra historia. No i nie mogliśmy wyruszyć, że tak powiem, do Polski. A nawet gdybyśmy mogli, to nie moglibyśmy uczestniczyć ze względu na obostrzenia, jeśli chodzi o liczbę ludzi, prawda? Tak więc no, to są bardzo trudne momenty. To są bardzo trudne momenty dla Polaków za granicą z różnych przyczyn. Panie Tomku, to ja pana zapytam teraz o tę rzecz taką naszą codzienną, bo to nasze codzienne życie to jest to wychodzenie do pracy, to jest praca, to jest kontakt z innymi, to są zakupy. Jak to wygląda teraz, tuż przed świętami w Hadze? To znaczy tak, tuż przed świętami, jeśli chodzi o Holandię, to jest całkiem coś innego niż tuż przed świętami, jeśli chodzi o Polskę. Tutaj jedna społeczeństwo jest znacznie bardziej laickie. Tutaj Holendrzy bardziej świętowali to w taki sposób, że wychodzili wspólnie do restauracji na obiad, na spacer gdzieś. Tak więc no, to całkiem jest w tej chwili niemożliwe. I też nie spodziewam się, że w związku z tym będzie jakiś szturm na sklepy, dlatego że u nich po prostu nie ma czegoś takiego jak takie świętowanie rodzinne w domach, spotkanie się, tak jak to jest u nas. Natomiast w sklepach rzeczywiście 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu był dramat, puste półki całkowicie. W tej chwili jest lepiej. Było tutaj znacznie gorzej niż w Polsce, z tego co wiem, dlatego że mam rodzinę w Polsce i słyszałem, że bardzo szybko zostały towary uzupełnione w Polsce na półkach po tym takim pierwszym szoku, po tym takim pierwszym ruszeniu pospolitym na zakupy. Natomiast tutaj to utrzymywało się znacznie dłużej. Do tej pory są jeszcze takie wrażliwe towary, na przykład jak jajka, których często brakuje. No można kupić, ale często brakuje. Tak to wygląda, jeśli chodzi o zakupy. No, jeśli chodzi o pracę, ja muszę pracować, pracuję w tak zwanym sektorze wrażliwym, tak więc powiem tak. No ale maseczki i środki ochrony, to wszystko państwo macie zabezpieczone? Otóż maseczki mają być w przyszłym tygodniu. Maseczki mają być w przyszłym tygodniu, a więc niezbyt szybko. Mamy rękawiczki zapewnione, no i ten płyn dezynfekujący. I tyle. Zalecany jest odstęp 1,5-metrowy, przy czym niestety no, po prostu są sytuacje, w których jest niemożliwy on do zachowania w trakcie pracy. Po pracy, przed pracą, w kantynie, w czasie przerwy, jak najbardziej. Natomiast w czasie pracy są takie sytuacje, że nie ma takiej możliwości. Natomiast staramy się na tyle, na ile możemy.
Panie Tomaszu, no to dziękuję panu bardzo serdecznie za to spotkanie i za te informacje prosto z Hagi, z Holandii. Życząc oczywiście, no bo przed nami teraz te dni świąteczne, dni spokojniejsze w Polsce, tak jak mówiliśmy, inaczej obchodzone, ale przede wszystkim zdrowia, bo to jest chyba najcenniejsze słowo w tej chwili dla pana i dla najbliższych. Oczywiście czekamy też i na pozdrowienie dla pańskiej rodziny od pana. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam oczywiście jak najbardziej swoją rodzinę, pana, całą redakcję i wszystkich moich rodaków. I życząc wszystkim naprawdę zdrowia, 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 mam jeszcze jedno życzenie. Zostańcie w domu. Dziękuję bardzo. Bardzo słuszny apel, panie Tomku. Drodzy państwo, pan Tomasz Golob, prosto z Hagi holenderskiej, był państwa i naszym gościem w cyklu O Pole Łączy. Zapraszam państwa pod tym hashtagiem, pod być może tym wywiadem w tej chwili, który państwo obserwują na Facebooku. Chcieliby państwo także poinformować nas, gdzie jesteście, co robicie, z przyjemnością, tak jak z panem Tomaszem i z państwem porozmawiacie, niezależnie gdzie Opolanie teraz są, na jakim czy w jakim zakątku świata. A zatem czekamy na państwa na naszym Facebooku Czasu na Opole i na Facebooku Miasta Opola.